Teraz powiedz mi, w jakim klubie byś zaczął No ja grać, myślałem o chciałbyś grać? Krakowi, nie? Tak, wczytywanie do nowej skórki, czekaj. Okej, okay, ale ty jesteś kumaty tutaj, proszę bardzo. Stary, tyle lat się w to gra, że Tam już na jakieś zdjęcie pamięć. mogłem chyba wgrać. Wszystko wgramy, spokojnie. Dobra, jestem, no. Boję się, że trzeba zaznaczyć właśnie, że tutaj ten ma iść na obiad, ten ma iść trenować. I chcę tylko widzieć, jak oni strzelają bramki. I dzień mordę. Miejsce urodzenia, widzę, że drugą narodowość nie masz wybranej, ale ważne, żebyś sobie wybrał inne języki. Taki A. długopis masz. A powinny być jeszcze pseudojęzyki, bo umiem na przykład francuski, nie? Na No pewno to umiem weź sobie francuski, jakiś tam. niemiecki umiem, widzowie też mówią, że niemiecki umiem, Niemiecki to ale pierwszy, z niemiecki angielskiego się trochę pierwszy. śmieją. Ale czasami też po chińsku napierdalasz, więc może chiński. Ale miał być hard RP, kurwa, więc no po To nie, no angielsku to nie ledwo. bierz, to nie bierz, to nie bierz żadnych. To nie bierz żadnych. Bo ja nie umiem żadnych języków, no, umiem tylko angielski komunikatywnie, nie? Ja też. Więc no Zawsze to. wybieram trzy języki z tego względu, że tak się jakoś Ale przyjęło, nie? oznacza angielski tylko, żeby było No i realnie. G, no i G. Ulubiony zespół. Możesz sobie też inne ulubione zespoły wybrać, na przykład Ale spoza nie, bo jak granicy. poczekaj, jak ma być hard RP, no to przecież No. taki Francuz przyjdzie na rozmowę ze mną i będę mu pierdolił tym swoim francuskim. Aha, No, no. no nie No wiem, to widzowie, G. dajmy ten francuski czy nie? Kurwa, się zaczynam denerwować przed tym, kurwa, menadżerem, naprawdę. To jest. Tak, nie, dobra, napisali francuski, dobra, niech będzie. Troszeczkę ubarwimy tego, ale to jest maksymalnie, co dzisiaj ubarwimy. Ale wiesz, to nie będzie tak, że dzięki temu napiszesz do Mbappe i on z pocałowaniem ręki do Krakowi przyjdzie, tylko po prostu wzmocni na przykład twoje zaufanie u zawodników, którzy mówią po francusku. Okej, okay, świetnie, Coś w świetnie. tym stylu, Dobra, nie? dobra. Możesz Okej. wybrać sobie inne ulubione zespoły, dzięki czemu będziesz miał potem większe potencjalne szanse na dołączenie do tych zespołów jako trener, jak na przykład z Krakowi cię wypierdolą i znowu zatrudnią probierze. FC Porto. Porto na pewno lubię. No, jak dam sobie Chelsea Londyn, to nie będzie głupota? Zawsze możesz wieczystą dać. Espanyol. I coś z Niemiec. O. Porto, Espanyol, Paris FC. Teraz nie klikaj dalej, z tego względu, że tutaj wgrywasz tą twoją facjatę. Okej, teraz co zrobić? Głowa, strój, informacje osobiste. Gdzie to się wgrywa? Okej, Zmieniło wczytaj defaultowe, nie? awatara, dobra. Wczytaj awatara, no. Od pół Teraz godziny godziny wejdę, dodaj zamówienie na zdjęcie. przelewie. Od pół To godziny jest to. zamówienie, nie? Czekaj, robię już, kurwa, są jaja. Kam banach. Papi, wiem, że Nie teraz zaznaczyłeś wszystkich zajęty, punktów, ale jeszcze jak znajdziesz błoki. chwilę wolną, proszę No! To odblokuj nie ja mi list. przecież! Kam banach. 5 zł. No nie wiem, widzowie, coś. No i czy zatwierdź model twarzy? Co tu jest? Model twarzy. Mało podobny, nie? Mało. Musi być zdjęcie frontalne chyba, bez kitu. Chyba, że za duży kinoli, wiesz. Czeka, jeszcze raz. Generuj model z fotografii. Kurwa, dziwny jestem. Pokazuj. Zatwierdź model twarzy. Może fryzurę teraz bez fryzury dać. To nie jestem ja. To nie jestem ja, no. Chujowo cię generuje. Może inne Może inne zdjęcie. zdjęcie. Potrzebuję innego zdjęcia. Trochę jak Boxdel wyszedłeś. To jest zdjęcie Boxdela. No! Kurwa, nie wiem. Poczekaj, poczekaj, bo można. O! Coś mi tu zaczyna przypominać. Te fryzury są ciężkie tutaj. No, Ej, niestety. kurwa, José Rudini! Chciałbym mieć taką linię włosów, José Rudini, niestety. Chuj do dupy, a nie. No ciężko będzie wykrzesać z tego więcej. Jest G, ty nie ma co kombinować chyba. Lepiej nie będzie. Jak? Skąd macie recepturę tego sosu czosnkowego? Bo strasznie podobny do tego z KFC jest. No, bo to podlewane akurat. Czy w sensie zlewki robię. Frontalna twarz. Przytnij teraz, no i lecimy. I bródka, tylko bródka jest tutaj moja, kończy się. Bo ja mam brodę, nie? Ja mam brodę. Kurwa, no przecież to jest niemożliwe, no ja tak nie wyglądam, przecież to jest zjebane. Ale kurwa, półksiężyc. Dobra, jedziemy tak, przytnij twarz, lecimy. Teraz mu wpierdolę brodę. Tak nie jest źle, tak jest, no José Rudini, blada morda, brudna broda. Ruda, bruda, broda. Czuj, no José musi być gwiazdorem, nie? José to jest pierdolony gwiazdor. Nie, no bo to wioska będzie rybacka, chyba że to będzie jego styl właśnie. No już nie robimy z niego debila, tak? Niech to będzie José Rudini. Tych. Wybieramy zespół. No i tutaj mamy kilka zespołów. Bruk, Bet, Nieciecza, I zwróć Cracovia, Łęczna, uwagę, Zabrze, no. ten
klik, który fix name ci gwarantował, tak? Sprawił, że masz pełne nazwy klubów, na przykład Wisła Kraków, a nie Wisła. A, no właśnie, zobaczcie, jaki profesjonalizm mamy. No i myślę, że to będzie Krakowia. Mamy też tu historię, status profesjonalny zawodowy, reputacja krajowa. Właściciel kocha klub, proszę bardzo. Bramkarzy, zawodników, tak. Obrońca, środkowy, prawy. TGDG, widzisz ten taki kciuk w dół chyba, czy tam strzałka w dół. Tak, no. To jest ogranie meczowe. Oni są teraz bardzo, że tak powiem, ospali, ociężali, ale za to wypoczęci. Jak zaczniesz ich trenować, grać sparingi, to te ogranie meczowe tych zawodników, których będziesz wystawiał, pójdzie w górę, a kondycja stosunkowo będzie spadać. Oczywiście, jeżeli będziesz odpowiednio rotował składem, to zawsze będziesz miał wypoczętych zawodników. Informacje na liście życzeń INT. To wszystko to możesz potem... Na przykład, jeżeli ktoś się interesuje Kornelem Rupą, no to znaczy, że prawdopodobnie ktoś będzie chciał za niego wyłożyć siano. Oczywiście nie jest powiedziane, że na pewno ci złoży, ale po prostu ktoś go obserwuje, ktoś się nim interesuje, nie? Legia jest OP, to ci mówię od razu. Legię przejmiesz, chociaż w sumie ty zaczynasz, to może nie spadniesz z ligi, ale możesz mistrza Legią nie zdobyć w pierwszym sezonie, aczkolwiek z Krakowią możesz zaskoczyć. Tak? No. A skąd takie przypuszczenie, że mogę zaskoczyć z Krakowią? A dobrych piłkarzy? Nie, twoje serce jest za Krakowią, tak? To oni to czują, oni poczują. Weź sobie usuń wiedzę o piłkarzach, -2 i dodaj sobie do motywowania. I motywacja 20, i to będzie typowy, no bo wiedzy ja żadnej nie mam, nie? A dyscyplina? Dyscyplina jest po której stronie? Po tej, nie. Determinacja, wiedza, kierowanie, ofensywa, kondycja, mentalność. Po prawej masz. A poziom dyscypliny, dobra, poziom dyscypliny, no to za malutko jest. Kierowanie zespołem, no to nie. Determinacja. Najważniejsze są te trzy ostatnie po prawej. Od kierowania do motywowania, bo to są trzy najważniejsze statystyki u trenerów. I tak samo determinacja jest równie ważna. Jeżeli chodzi o SI, czyli o menedżerów wirtualnych. No może z tymi juniorami, nic nie będę wiedział o juniorach. No i o piłkarzach też. Ja też zawsze nie wybieram nic o piłkarzach, o juniorach, tylko daję maks w kierowanie, maks w poziom dyscypliny, właśnie, maks ja nie w mam żadnej wiedzy, bo ją zdobędę, tak? Adaptacja również nie jest za bardzo potrzebna z tego względu, że adaptacja się przydaje tylko wtedy, kiedy zmieniasz często kluby. Okej. Okay. Właśnie tak, jedziemy. Teraz tak, wyprowadzenie, chwytanie piłki, obrona strzałów. Ja sobie bramkarskie zawsze daję na zero, z tego względu, że w FM jest bardzo dużo trenerów bramkarzy i my po prostu nie musimy zajmować się w zespole tą ofensywa dziedziną. Na 20, kurwa. Ofensywa, defensywa, kondycja jest też ważna i taktyka, żeby zrozumieli twoją taktykę. Taktyka, właśnie tak. Bo ofensywa, kondycja, defensywa nie jest ważna, ważne, żeby dużo strzelać. Dużo i strzelać, biegać. To. Tak se sobie też podlepsz. Co? Taktykę sobie podlepsz. Taktyka jest na 19. To możesz na przykład pracę z juniorami na 10 dać i wtedy 20 taktyki będziesz miał. Świetnie. Ofensywa, defensywa i taktyka. To jest motto. To jest nasze motto. Wydaje mi się, że mogę to zatwierdzić już. Czuję, że to jest kompletne. No i zatwierdź. Okej, lecimy dalej, widzowie. Tu chyba jakieś wczytywanie. Tu będzie już wczytywanie. Będzie pierwsze pole do wyboru, czy chcesz iść na konferencję i tak świetnie. Dalej. Krakowa potwierdza w dniu dzisiejszym, że nowym menadżerem zespołu zostanie José Houdini. Wywołało to spore niedowierzanie wśród fachowców, gdyż ten 29-latek ostatnio nie miał kontraktu z piłką. Z żadnym sportem. Z piłką klubową i czeka go wiele trudnych pytań podczas pierwszej konferencji prasowej na stadionie imienia Józefa Piłsudskiego. Tutaj w Krakowie, właśnie dlatego widzowie za chwilę kończy streama, muszę jechać odpowiadać na pytania. Rudinio złożył podpis pod jednorocznym kontraktem wartym 5 milionów euro, dlatego nie dziwcie się widzowie, że no kończy niedługo już streamowanie. 5 tysięcy, sorry, że ci popsułem te marzenia, 5 tysięcy. Aha, 5 tysięcy miesięcznie, ty to kurwa, to słabo w chuj, to 20 koła miesięcznie zarabia José Houdini? Co, siś? To jednak Facebook Gaming zostaje, streamek co wiadomo do 20. Pamiętajcie o darmowych gwiazdkach w grudniu i od linku do donate'ów. Dobra, Rudini będzie, Rudinio przepraszam, bo to nie jest wasz kolega kurwa, tylko to jest pan Rudinio, będzie prowadzić jeden ze swoich ulubionych klubów i znaczenie tego faktu nie może ujść uwagi ani kibicom, ani oczywiście jemu samemu. Michał Probierz zostanie przez niego zastąpiony, Michał Probierz odchodzi, czyli fakty mówią jasno. To co od wielu lat w kuluarach się mówiło, pan Michał na razie musi odpocząć, bardzo dobry, utytułowany trener, znakomity,
ale przychodzi José Rudini. Przychodzi nowe. Czy lepsze? Nie wiadomo. Przechodzimy dalej. Proszę bardzo, w imieniu wszystkich chciałbym oficjalnie powitać pana w klubie Krakowia. Proszę, aby zapoznał się pan z treścią pakietu powitalnego. Pakiecik powitalny jest, proszę państwa. Zanim przejdziemy do omówienia wizji, przyszłości, celów, jakie przyjdzie nam wspólnie realizować. Gratuluję, witamy na pokładzie. Witam, dyrektor sportowy Stefan Majewski, asystent Mateusz Farbaniec. Prognoza mediów, 11 pozycja, reputacja 2,5 gwiazdki. Dobra. Dobrze, że tu wszystko tłumaczysz elegancko, ale nie, będziesz mi jeszcze potrzebny na samym początku, wiesz, na to spojrzeć, jak to wiesz, klikać i tak dalej. Okej. Tu naprawdę na początku będziesz miał dużo klikania, ale jak już to wszystko ruszy, ta machina się rozpędzi. O to właśnie mi pokazać mi system i tak dalej i potem już będę leciał, ale nie chcę wpaść w chaos. Więc jeszcze tu będzie z nami oczywiście nasz pomocnik. Pomocnik ze Szczecina, nie kto inny jak wielki Wander Świn. A tutaj jeszcze informacja. Krakowa Training Center, doskonałe obiekty młodzieżowe, wyszukiwanie juniorów. Profil klubu jest klubem rosnącej reputacji. Tutaj zdobywał mistrzostwa, zespół zwyciężył Super Puchar Polski dwa sezony temu. Nieważne, rok temu, nieistotne. Dalej. Proszę bardzo, i oto jest nasza ekipa. Raport o zespole najlepsza jedenastka. 45 Balaj, Alvarez, Zaucha, Hanca, Van Amersfoort, Loszaj, Siplak, Jabłonowski, Dżugas i Kakabadze. Niemczycki w bramce. Młody talent, M. Lewiński. Tu nie wiem, co się już dzieje. Zobowiązania dotyczące wypożyczeń. Tutaj coś jest. Olix Diatiew na wypożyczeniu jest w Puszczy Niepołomice. Sebastian Stróżnik w Rasowi Rzeszów. I Wiślane Jaśkowice. Jakub... Znaczy, nie wiem, czy to są moje wypożyczenia? To są wypożyczenia do klubu. Z twojego klubu oni są wypożyczeni do tamtych. Tam poszli. Dobra. I o tym muszę wiedzieć. W przyszłym sezonie wrócą, nie? Wrócą. Tam w czerwcu masz datę napisaną. A to jest nasza ekipa. Na przykład co tu mamy tutaj kluczowy gracz. Hanca jest naszym kluczowym zawodnikiem. On. Mogę. Czyli ma najwyższe umiejętności ma według twojego sztabu. Ośrodkowania 14, dribbling 12, przyspieszenie. To jest nasz jakby... Rumun to jest, rozumiem. 29 lat. Ty, patrz. Rok, miesiąc był ode mnie młodszy. Normalnie my kumple. Okej, przechodzimy dalej. I teraz tak, oto długoterminowa strategia klubu. Odezwę się za parę dni. Strategia klubu. I tu mamy tak. Graj piłką, szkul piłkarzy małolatów, zatrudnij zawodników wysokiej reputacji. Zrobię tak, cele. Tego nawet nie zmienisz zaczynając karierę, bo to oni od ciebie oczekują. Tak. W przyszłości, jak już tam zdobędziesz jakąś renomę w Krakowie, oni pozwolą ci negocjować najmniej istotne cele, na przykład będziesz mógł z nimi powalczyć o to, aby nie stać się drugą siłą rozgrywek za 5 lat, tylko na przykład być w top 8, nie? Okej. Nie przekraczaj budżetu płacowego, José Rudini bez ważnego kontraktu, tutaj operacyjne, to stanie się drugą siłą. Oczekiwania, ale nie takie wysokie, nie? Ale to za 2 lata, widzisz, tam masz datę, koniec sezonu 2-3, 2-4. A, plan 5-letni, jasne. No. Dobrze. Ale to nie wiadomo, czy będziesz miał jeszcze wtedy pracę w Krakowie, bo zobacz, kiedy się kontrakt kończy. No za rok, nie? Czy kiedy? No, koniec obecnego sezonu, tak. José Rudinho bez ważnego kontraktu. Ale zobaczymy, wiesz, że oni będą chcieli przedłużyć za chwilę. Teraz patrz, tu mam tak, przez pierwsze kilka dni pracy będziemy panu wysłać wiadomości, które pozwolą panu na wyrobienie zdania co do funkcjonowania klubu. Tam, gdzie będzie to właściwe, będzie pan mógł również wyznaczać nowy zakres obowiązków swoim współpracownikom. Wprowadzenie w scoutingu zaplanowane za 2 dni. Ogólnie możesz to sobie zostawić tak jak jest, bo tak czy siak to, czego jeszcze nie ukończyłeś, to będą ci przedstawiać. Możesz sobie wysłać też prośbę, żeby ci to dali dzisiaj, ale nie musisz tego robić. I po prostu, jak to zrobisz, sorry, to dalej kliknij. Okej, ale tu mam wprowadzenie do składu, ukończone. Tak, bo to było wtedy, co miałeś tego Rumuna do podglądu. Co była wyjściowa jedenastka, kto był na wypożyczeniu i tak dalej. Dobra. To było wprowadzenie do składu. Dobra, no to lecimy dalej. Bardzo się cieszymy, że nas pan wybrał. Oby pańska kadencja była owocna i trwała jak najdłużej. Zaplanować konferencję prasową i zaplanować wewnętrzny sparing, by ocenić zespół, gdy będzie to możliwe. Tak, chciałbym zobaczyć wewnętrzny sparing. Jak ty myślisz? Sparing wewnętrzny jest spoko z tego względu, że zawodnicy, których masz w rezerwach, będą mogli zagrać przeciwko zawodnikom, którzy będą według ciebie w wyjściowej 11. Więc zobaczysz, czym to się różni, czy ktoś z tych rezerw zasługuje na przesunięcie do pierwszego składu i tak dalej. To zaplanuję sobie taki mecz, kontrolny. Pewnie, widzowie. Tak. I oczywiście jeszcze chciałbym się wypowiedzieć trochę na konferencji. Myślisz, asystencie, że to jest dobra myśl? Konferencja jak najbardziej. Dobra, więc zło. I wiecie, jak powinno być inaczej. Ja już mam przekminę, sorry, że tak to przerwę, że to nie powinno być tak, że ty siedzisz za mnie przy komputerze,
bo jesteś moim asystentem od klikania, a streamek jest na mnie i ja siedzę w garniturze i mówię ci, umów mi konferencję, umów mi mecz, wiesz, wszystko, wiesz, o co chodzi. To by było zajebisty kontencik. Wiem, o co chodzi. Widziałeś Kowal Manager na weszło? Tak, właśnie coś takiego, coś takiego. I ja właśnie pierdolę głupoty, a ty robisz to za mnie. Mówię, umów mi konferencję, w tym momencie, umów mi konferencję. Wiesz, takie rzeczy byśmy robili. Ale to spokojnie, na razie muszę rozkminić gierkę. Teraz tak, zwołać zebranie zespołu. Ja chciałbym się z chłopakami co to dzień widzieć. Spoko, tylko że to jest zebranie zespołu, poczekaj, co to było te zebranie zespołu? No nie ma napisanego, powinno być, wiesz. Chyba ci po prostu dołączają raport, twój sztab szkoleniowy, wiesz, ale zostaw sobie co tydzień, niech będzie. Co tydzień, to tak, pewnie. To wszystko potem można zmieniać, jak tylko chcesz, co miesiąc, co dwa. Okej, teraz tak, zapisz lokalnie, o, José Rudini, pauza Krakowia, to jest safe, tak, zapisz tak, sobie, zapisz. Zapisz. Tu jest taki Marek Kościelniak, rzecznik prasowy do sprawy. Wkraczę do akcji. Kłania się Marek Pański, rzecznik prasowy. O, czyli mój jest przydupas taki, nie? Witam w zespole. Moim zdaniem moim zadaniem jest informować pana na bieżąco o istotnych wydarzeniach w świecie futbolu. Załączam kopię testu, w którym polski świat futbolu informuje o pana zatrudnieniu. Kopię tekstu, przepraszam. Kopię tekstu. Czyli po prostu ci skrócił, co tam o tobie piszą, kim ty w ogóle jesteś, nie? Jaha, no i tu mamy główne menu, rozumiem, tak? No i teraz tak. Jak mamy 7 czerwca. To ci wytłumaczę szybko, co tu w ogóle na ekranie tak, masz. I jedziesz po kolei. Po lewej stronie, jak widzisz, od lewej, jedziemy od góry, od lewej, od góry, od flagi, masz zakładki typowe, które będą ciebie interesować, że tak powiem, podczas grania Football Managera. Wchodząc w dom, będziesz miał swój profil, będziesz miał na przykład wpis. Wiesz co, ty opowiadaj, a ja to będę klikał jakby, nie? I tobie za 7 sekund się to, będę twoimi rękami, że tak powiem. Dobra, tutaj masz podsumowanie, w domu masz podsumowanie w ogóle twojej pracy, możesz sobie tutaj ustawić, jakie ligi chcesz mieć podgląd, domyślnie w tym oknie dom, będziesz miał tam zawsze podgląd najbliższego meczu. U góry będziesz mógł sobie też zmienić profil, jeżeli będziesz chciał podczas grania zmienić strój czy fryzurę, bo ci tam włoski zarosły. Będziesz mógł prosić o wysłanie na kursy trenerskie, o ile nie masz ich już na maksa zrobionych. No i będą ci się pokazywać historie twoje klubowe, ile goli strzeliłeś, ile masz procent zwycięstw i ogólnie informacje na temat José Rudiniego. Obietnice, które składaj swoim piłkarzom, relacje na przykład z innymi zawodnikami, co jest bardzo fajne, bo na przykład jak jakiś zawodnik będzie cię lubił, a na przykład będzie grał w Legii, to będzie większe prawdopodobieństwo, że przyjdzie do tej Krakowi z tej Legii niż zawodnik, który ciebie nie lubi. I to jest właśnie w zakładce relacje. Dalej masz tą skrzynkę, w której przed chwilą byliśmy, no to masz tam zawsze listę wiadomości, które dostaje twój menedżer. Pod spodem masz skład, w składzie będzie, że tak powiem, najwięcej do roboty. Ale też właśnie z tego paska wiadomości możesz sobie czytać w mediach społecznościowych, co piszą na twój temat, co się dzieje w świecie, kto wygrał azjatycką Ligę Mistrzów i tak dalej, które miejsce Ajax zajmuje w Eredivisie i tak dalej, i tak dalej. Dynamika. W dynamice masz, nie wiem jak ci to opisać, ale po prostu jak tam wejdziesz, to zrozumiesz. Będzie tam zawsze przygotowany raport na temat twojego zespołu, na temat tego, jakie postępy twoi piłkarze poczynili, jaka jest atmosfera, zgranie, o, właśnie widzisz, poparcie dla menedżera. To jest też ważne, bo od tych suwaków zależy to, jakie mają morale twoje zawodnicy i to, jak rozumieją twoją taktykę i to, jak twój prezes ocenia ciebie na tym stanowisku, nie? No i patrz, teraz zgranie zespołu mam bardzo złe. Z tego względu, że nie wgraliśmy jeszcze żadnej taktyki, nie zrobiłeś własnej taktyki i oni na tej taktyce nie trenowali. To jest pierwszy dzień, w którym ty widzisz się z tymi kopaczami i musisz się z nimi powitać. Zgranie będzie zespołu rosło w miarę rozgrywania meczów, w miarę treningu, w miarę zgrupowań i tak dalej, i tak dalej. Jest hierarchia, tu widzę i to mi się podoba, że José Rudini jest najwyżej w hierarchii. A potem będziesz miał tam piłkarzy, którzy są najbardziej kluczowi w zespole. Taktyka. Jeżeli robisz RP, tak, to rób taktykę, tak jak ci podpowiada intuicja. Krakowia, José Rudinho gra na aferę, czy kontrola... Wrzutki, proste, że wrzutki z boku na wysokiego Rivaldinho, proste, robimy z niego gwiazdę. To też w tym stylu, no. OP jest gegenpress, to ci mówię od razu. A, ja to po prostu wybieram to po prostu z tych, tak? Tak, bo to są gotowe polecenia taktyczne. Jeżeli, w zależności co teraz wybierzesz, to w następstwie
twoja formacja, którą też zaraz wybierzesz, będzie tak grała, jak ty teraz określisz. Czyli jeżeli określisz na przykład bezpośredni kontratak, to pokaże ci sugerowane formacje. Na przykład 4-3-3, 5-3-2 i tak dalej. Czyli to wszystko ma, że tak powiem, wpływ na siebie. Aczkolwiek na tym FM Scoutie masz też możliwość testowania taktyk, które tworzą inni gracze. Jest to duże ułatwienie i sądzę, że nie będziesz chciał z niego skorzystać. Aha. Czyli tak, na początku wybieram sobie styl taktyczny. Taktyczny. A potem? A potem... Wybierz ustawienie. Wybierz ustawienie i będziesz miał tam do wyboru formację. Dobra, może na początku zagramy grę skrzydłami. Szuka celnych dośrodkowań w pole karne, przenosi ci żagry na skrzydła. Pamiętaj, żeby dostosować styl taktyczny pod drużynę, którą prowadzisz. Czyli nie zrobisz na przykład tiki-taki z Podbeskidzia. No ja wiem. Wiesz, to José Rudy nie zrobił wszystko. Tylko pytanie, czy ja mam wysokiego gościa, który będzie strącał piłki i tak dalej. Masz napastnika, który się nazywa Van Amersfoort. On moim zdaniem jest dobry, jak na ekstraklasę. I sama gra na jednego napastnika. Ale ten Van Amersfoort, on jest ustawiony, właśnie to przejdę do składu, płynnie przejdę do składu. On jest tutaj stawiany bardziej w środku pola, w pomocy, nie jest jako napastnik. Zawsze możesz zmienić taktykę w dowolnym momencie. W dowolnym momencie zmieniasz taktykę. Prawy pomocnik, ofensywny pomocnik, wysunięty napastnik w sumie też, środkowy. Podpowiedź. Klikając na zawodnika, otworzy ci się jego profil i mapa boiska. Będziesz miał mapę boiska i ten najbardziej jaskrawy zielony punkt mówi o tym, że na tej pozycji najlepiej się jaskrawy, no to czyli prawy środkowy, czyli pomocnik OPS. Środkowy. Albo OPS. Ale wysoki jest chłopak, ile ma? 193 centymetry. Zobacz jego właśnie wyskok, równowagę i siłę, nie? Do tego wykończenie. Moim zdaniem to jest dobry Wyskok, poczekaj. Gdzie to będzie? Tu mam wytrzymałość, szybkość, sprawność, skoczność, tak? Skoczność, 15, to dużo? Bardzo dużo. Jak na polskie warunki. A gra głową? 12? Może właśnie to będzie mój gość, który będzie robił robotę. Patrząc na te statystyki, które teraz widzisz, możesz śmiało powiedzieć, że to jest jeden z top 10 najlepszych zawodników w Ekstraklasie, może top 15, bo ma naprawdę dobre staty, nie jest jakiś bardzo stary. Za rok chcę odejść, nie cały rok chce odejść. Zawsze możesz z nim kontrakt przedłużyć. Okej. Dobra. Ja cię kręcę, to zanim to zrobimy, to będą lata miną. Tu będziesz mógł sobie na przykład przed każdym meczem... Tylko oni jeszcze nie zgromadzili danych, wiesz? Dokładnie. Okay. Ja ci tylko opiszę szybko, że następny przeciwnik, ta zakładka będzie ci pokazywać, w jakiej taktyce zespół, z którym zaraz będziesz grał ostatnio, jacy zawodnicy dobrze zagrali w ostatnich meczach. Okej. Na przykład podwójne krycie sobie ustawić, jakoś takie rzeczy tam można robić? Dokładnie. Dobra. Agresywny odbiór piłki i tak dalej. Sztab. Sztab jest bardzo ważny i może tutaj się zatrzymamy, bo od razu zrobimy ci coś, co i tak byśmy musieli zrobić, więc nie będzie potem trzeba do tego wracać, bo a może zapomnimy. Jak widzisz, te takie kolorowe ludziki to są ludzie, których masz w sztabie, a te puste ludziki to których możesz jeszcze zatrudnić. Na dole masz suwaki informujące o tym, jak twój zespół wygląda na tle innych zespołów w Ekstraklasie. Najwyższa średnia jest na żółtą kreską namalowana. Sądzę, że jest to Legia Warszawa. Do Legii ci bardzo dużo brakuje, z tego względu, że po pierwsze nie masz żadnego trenera bramkarzy, który podnosiłby jakość treningu bramkarskiego. Nie masz też za dobrego trenera siłowego, czyli odpowiadającego za kondycję. I myślę, że na tym powinniśmy się skupić, zatrudnić dwóch bramkarskich trenerów. Sugeruję, że to powinniśmy wzmocnić. Jako twój asystent sugeruję. No to chciałbym się przejść do takiego sklepu z trenerami bramkarskiego. Umieść ogłoszenie. Treningi. To jest najprostsza metoda na pozyskanie... I trener bramkarzy, tak? Tak. Z tego względu, że nie musisz szukać. Możesz oczywiście sam manualnie wejść w rynek wszystkich bramkarzy i sam go zatrudnić. Jeżeli zaznaczysz teraz trener bramkarzy, to po tygodniu czy dwóch wszyscy zainteresowani tym ogłoszeniem... Będą wyszły mi ogłoszenia. Wyślą ci swoje CV. A ja sobie biorę go. CV, zdjęcie twarzy i tak dalej. Świetnie. No to wysyłam ogłoszenie, elegancko. I tak samo umieść ogłoszenie trenera fizycznego, siłowego. Trening siłowy. Okej. Po prawej masz tabelkę odpowiadającą za rekrutację. Czyli skauci, analitycy i ich również możesz sobie w tym momencie poszukać. Tak, dwóch skautów. Na pewno ci się przyda, bo widzę, że masz dwa miejsca.
Scout. Czyli po jednym ogłoszeniu. A, czy jedno ogłoszenie wystawiam, bo. Jedno ogłoszenie i tam z 10 tak. CV dostaniesz, czy tam 15. Dobra. A widzę, że masz jeszcze w tej pierwszej tabelce brak w głównym analityku gry. Ten analityk będzie na przykład badał przyszły zespół, z którym będziesz grał. Jesteś teraz w pionie medycznym chyba, tak? Czy... No, tak, jesteś tak, w pionie tak. medycznym. A musisz przejść do pionu analityk gry, dobra, jasne. Tam, gdzie trenerzy byli, nie? Analityk i główny analityk. To te dwa możesz sobie śmiało umieścić. Często ci pokazują się takie okienka potwierdzające. Zauważyłeś to? Że potwierdź, tak, kliknij, przejdź dalej. Możesz sobie to wyłączyć, żeby cię to nie denerwowało. Jeszcze raz, poczekaj, bo wystawiłem sobie te ogłoszenia, główny analityk, a w tym środku chciałem sobie poprawić kogoś od analiza danych, to on odpowiada też za tych? Ci goście od analityki gry odpowiadają za analizę danych? Nie. Pion trenerski odpowiada za trening i za analizę przeciwników. Okej, a zespół do spraw rekrutacji? Zajmuje się rekrutacją, czyli... warto umieścić ogłoszenie jeszcze, żeby wziąć chłopa... Do analityka do spraw rekrutacji, nie? Najlepiej wszystkie sobie stanowiska zaopatrzyć w sztab, więc co tam nie wybierzesz, to oni i tak ci wyślą CV i lepiej mieć, mówię, sztab na maksa zrobiony, niż żebyś miał braki, bo każda dziedzina jest ważna. Tutaj nie ma rzeczy, która nie powinna być obsadzona, nie? Okej. Okay. I ostatnie, pion medyczny, tu też warto poszukać? Myślę, że tak, bo nie masz głównego naukowca sportowego. On będzie... Za co był główny naukowiec sportowy odpowiedzialny? Dwóch skautów, główny analityk. Dobra, i główny naukowiec sportowy, tego mi brakuje, tak. Reszta jest obsadzona. Zawsze sobie popatrz te ludziki. Ale lekarza też mam, lekarza nie mam ty. Pokaż, bo ja nie widzę. Główny lekarz masz 1:1. A lekarz tutaj? 0:0. Czyli musisz poprosić o zwiększenie liczby miejsc w sztabie. Nie masz, nie masz po prostu przez prezesa danego miejsca na te stanowisko. Więc będziesz mógł przejść do rozmowy z prezesem, który ci umożliwi danie tego. O kurwa! Ale ja ci to wszystko powiem, teraz się tym nie przejmuj. Teraz możesz przejść na przykład do rozgrywek U18, w sensie do twojego sztabu U18 i tam też wszystkie braki, które masz, sobie załataj tym ogłoszeniem o pracę. Rezerwy nie są jakoś bardzo istotne, aczkolwiek jakbyś miał duży i szeroki skład, to warto tam też sobie sztab wzmocnić. I kto? Legia Warszawa najlepsza, najgorsza SMS Łódź, jeśli chodzi o szkółki. Dobra, zaplanowane. I tak samo wejść w Krakowie 2 sztab szkoleniowy? Możesz, oczywiście. Jak chcesz mieć już komplet sztabu, to tak, jak najbardziej. To samo trzeba pozatrudniać ludzi nowych. I dzięki temu na przykład on będzie ci proponował zawodników, których akurat okay. Krakowia potrzebuje, to Mirosławowi nie? To dać wszystko. Mirosław Mosur, jak najbardziej. Tak, Mirosław Mosur przejmuje te obowiązki. Na twoje dłonie składam te wszystkie obowiązki, wariaci, piecze. Transfery, kontrakty. Chyba wszystko zostawiam sobie na transferach, co? Tutaj sobie zostaw, żeby żaden junior nie został przypadkowo sprzedany, tak jak to robi cała ekstraklasa, jeden dobry sezon i za granicę. Tak, procent wynagrodzenia, gdy gra 100, gdy nie gra 100. Ustaw to sobie. Okej. Okay. Bo jeżeli wystawiłbyś kogoś na wypożyczenie teraz, to nie dostawałbyś nawet grosza za jego pensję. Musiał płacić za jeszcze jego pensję, nie? Diety rozpisywać, kapcie wybierać do hotelu. Oj, to nie, przekazuję to. Więc przekaż te dwie pierwsze asystentowi. Żeby menedżer zespołu organizuje sparingi, drugi zespół i 18, ale widzę, że jest zaznaczone. Menedżer zespołu organizuje sparingi, tak. Tak, więc na samym dole masz też częstotliwość. Na samym dole tego suwaka masz częstotliwość i zrób tak. raz na tydzień. I wtedy jak okay. masz na przykład 30 zawodników w juniorach, to oni w każdym tygodniu będą grać 2 mecze. Pierwsza jedenastka będzie, że tak powiem, wysyłana do meczu ligowego, a druga jedenastka w sparingu, więc ci juniorzy zawsze będą się rozwijać. O, genialne, dziękuję. Zatwierdzam, no. Cyk. Zatwierdź, dokładnie. Jak jesteś w sztabie, to możesz od razu sobie przejść na prawo w stabilność posady i tam zobaczysz wszystkie wolne kluby na świecie i wszystkie kluby, które prawdopodobnie się zaraz zwolnią, bo trener sobie chujowo radzi. O. I to samo jest z reprezentacjami. Tempa. To są wolne kluby. Ale patrz, dokładnie. Pozycja druga. Bo nie ma sezonu. Po prostu alfabetycznie. Aston Villa jest druga. Alfabetycznie. Że sam sobie możesz wejść w personel, znajdziesz sobie na przykład Jerzy Dudek, trener bramkarzy. A jak tego Jerzego Dudka znaleźć? To był akurat przykład. No, Jakub brat. Dudek, Krzysztof... Jest, Krzysztof Dudek, trener bramkarzy z Błękitni Ornenta. Ale to nie jest Jurek. Spokojnie, ma pół gwiazdki, ale spokojnie, ja widzę, że on się kurwa zna. Jest bardzo zdeterminowany, ma trójkę determinacji, motywację ma dwa. Język, polski płynnie, niemiecki dobrze, rosyjski dobrze, angielski słabo.
Bierzemy go chyba, zatrudniamy go. Ile jest ale on wygląda jak taki typowy bramkarz, nie? Z lat 80. Tak, 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 może coś się znaleźć. No dobra, damy mu spokój, ciekawy jest wart. Messi, Lionel Messi. Ja cię kręcę. Mentoring? Tam chyba czwarta zakładka albo piąta. A, mentoring. Ja nic tu nie widzę. Rozpocząć mentoring do tej grupy, by dołączyć do grupy. U góry, po prawej stronie, twój asystent daje ci możliwość ustawienia przez niego. I to rozklikam. Poproś asystenta o przydzielenie. Aha. U góry, po prawej. I on tworzy grupę mentoringu, czyli na przykład... No i zobacz. Chrosso ma 34 lata, widzisz? On jest liderem tej grupy, a Wilk i Niemczycki to jego tak zwani, wiesz... Uczniowie. Rookies, tak. No. I oni, wiesz, chodzą za nim... Trzymają jego kieszenie, wiem o co chodzi, kurwa. Tak. A jest grupa mentorska druga jest. 31 lat ma, a za nim jest Lusiusz. Kanach i Pestka. Pestka napastnik. Tego co tam pamiętam. Pestka. No i wiesz, i oni dzięki temu, że są w tej grupie, mogą po swoim, czyli załóżmy... Nie, Pestka nie jest tym. To jest obrońca lewy. Chyba nieważne. Obrońca lewy. No i Rupa to jest prawy chyba. A, czyli Rupa to jest taka duet obrońców. Może Radosław Kanach też jest obrońcą. Jak zatrudnisz... Tak, defensywny przykład... pomocnik. To jest taka defensywna grupka, wariatów się zrobiła. Czy oni na Szluga razem wychodzą, defensywny pomocnik, tak. Wiesz, na bramce stoją razem. Tak, okej. Okay. No i co te grupy, o czym to świadczy? Jeżeli Rupa jest w grupie z młodymi zawodnikami, tej mentorskiej, to oni mają dużą szansę na przechwycenie jego pozytywnych i negatywnych cech. Czyli jeżeli Rupa jest pracowity, waleczny, ma na przykład dobrą skoczność, aha, to oni, będąc wpatrzeni w niego jak w idola, przechwycą te pozytywne aspekty, ale oczywiście negatywne też, i mogą grać tak jak on. A to mogę sobie zrobić taką własną grupę, na przykład wrzucę sobie Messiego i kurwa trzy pizdy i one będą tak jak one? Możesz tak zrobić, ale po pierwsze nie masz kurwa Messiego, masz kurwa tego, Amersfoorta i Rivaldinho, więc może jakiś junior stać się tak jak Rivaldinho, jeżeli będzie miał odpowiednią determinację i potencjał. Ale nie mogę chyba tworzyć na siłę grup, przecież oni się znają, to... Możesz tworzyć na siłę, ale właśnie dlatego ci mówię o tym asystencie, z tego względu, że to automatycznie komputer najlepsze potencjalnie grupy tworzy, aha, dzięki czemu ty nie musisz tego robić, nie? Jak chcesz się bawić, będziesz miał na tyle czasu, to rób to, stary. Ja ci po prostu chcę, wiesz, jakby to jak najprościej wytłumaczyć, żebyś to regularnie robił, żebyś nie musiał klikać 3 godziny, wiesz. Na poczet streama oczywiście... Ale to poczekaj, zrobimy mordeczki z ataku. Ta grupa musi składać się najmniej 3 piłkarzy. Dodaj piłkarza i patrz, jaką robię ekipę, kurwa. Alvaro. Nie, paki wariacina. Dobry, i już, dodaj piłkarza. Dodaj sobie Alvaro. Nie, Asen Formorta, Alvareza i... 23. Proszę bardzo. I jest Gite, dodaj piłkarzy, jest ekipa. Kto jest liderem? A powiedz mi, papcio, ty klikałeś tam zatwierdź w sztabie, jak robiliśmy sztab? Tak, tak, wszystko. Dobra. Chcesz upewnić tu obowiązki, tener, kontakty? Nie, spokojnie. Nie, bo żona mi napisała, że nie klikałeś zatwierdź. Co, ona tak już sprawdza dokładnie? No co ty, wszystko jest ogarnięte. A, słuchaj, musi widzieć, co robię. Sztab, nie, wszystko przeklikane, zawsze zatwierdzałem. Nie, jest zatwierdzone, jest. Pozdrawiam serdecznie. Trening, przepraszam, i to był mentoring, tak? I mam własną grupę napastniczą. Balaj, Alvarez, Amersfoort. Holandia, Niemiec i Polak będą bawić się, będą melanżować. Na przykład sobie załatwić sparingi z jakimiś kozakami. Mam tu z Lechem Poznań, a nie, to jest ekstraklasa już. No nie, właśnie nie mam z kozakami. Chcesz z kozakami, czy wolisz wygrywać? Mieszane chciałbym, wiesz? Raz dobra, kozak, no to... raz pizda, raz... Znaczy, no pizda, nie się nikogo obrazić. I co na dole teraz? Po prawej masz odwołaj spotkania. Odwołaj sparingi, dobra. I zatwierdź tak. Tak, i poszło. Powinny ci się po jakimś... Żeby dwa. Też nie grać za często, bo no zawodnicy mogą patrz, być podmęczeni, nie? Ale przepraszam właśnie, że zrobiłem. Zagramy sobie z tym usuwanym Bratysława, myślę. Potem będzie Stal Mielec, potem Znicz Pruszków, świetnie. I zespoło bardzo... Kluby zespoły turny w okolicy, GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec. To by był dobry. My musimy się okopać ze słabymi, nie? Dobra, i tutaj o wyższej reputacji Lech Poznań, za tą Stal Mielec. Mamy tak, Slovan Bratysława, Lech Poznań, Znicz Pruszków, Zagłębie Sosnowiec. Raczej będzie bilans. Suma 3000 do zarobienia. No i zajebiście. Ja zatwierdzam i tu asystent mówi, że jest kurwa też na to zgodny. Tak, ja mamy... zrobię tak, żeby te 3000 bokiem poszły. Ale to będzie turne, widzowie, turne! Na początku Slovan Bratysława, to jest... Bratysława to są Czechy?
Bratysława, Słowacja. Słowacja, właśnie, Słowacja, dokładnie tak. Potem Lech Poznań, to oczywiście stolica Wielkopolski. Potem Znicz Pruszków. Można powiedzieć, że no, Krupp matka, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. I na koniec creme de la creme, Zagłębie Sosnowiec, czyli takie polskie Las Vegas. Świetnie. A potem Górnik Łęczny na Ekstraklasie. Na wyjeździe, kurwa. Prośba o budżet na hajs. Budżet czyli zwiększenie budżetu transferowego? Tak. Transferowy albo na płace. No to transferowy. Coś kupimy. Zarząd nie mamy, skontaktuje się ze mną. Świetnie. Tak jest. I taktyka została. Taktyka. Wiadomo, tu już można sprawdzić. Ale zobaczmy na początku to, co ja planowałem. Grę skrzydłami. Mamy też tych obrońców szybko biegających. Gramy grę skrzydłami. Wybierz ustawienie. Gra skrzydłami. Piłkarze będą starali się jak najszybciej dostać piłkę, bla, bla, bla. 4-4-2. Zagrał sobie tak. Tu mamy boczny wysunięty obrońca, ten Repa. Można wykorzystać jego... Ja bym na początku takie coś spróbował. Zatwierdzam. Na początek. Ważne jest to, żebyś wiedział, jakich masz zawodników do dyspozycji, żeby potem wiedzieć, jakie role im nadać na boisku. Ewentualnie, jak nie chcesz nadawać roli na boisku pod danego piłkarza, tylko pod tą daną taktykę i oni mają się dostosować, to ustaw sobie po prostu wyjściową jedenastkę. I pokazuję ci według oceny, prawdopodobnie według gwiazdek. To jest ocena proponowana przez twojego asystenta i przez twój sztab. Kliknij sobie najlepszego twoim zdaniem i twojego sztabu, żeby on na tą bramkę wyszedł, nie? Jasne. My tu nie klikamy bramki, tylko napad. Jasne. Wybór piłkarza to jest normalna sprawa. Wybór piłkarza, jedyna rzecz to oczywiście Karol Niemczycki, który ma formę, widzę, zwyżkową, jest to najlepszy bramkarz. On ogólnie dobrze się rozwija w FM-ie. No klikam go i co? To nie daje go? A, klikło, ładowało długo, dobra, kumam, dobra. Karol Niemczycki na bramkę, to jest mój pierwszy wybór, świetnie. Witamy chłopaka w składzie. Karol Niemczycki. Cześć, witam wszystkich. I teraz środkowych obrońców, tak samo. Nie rób błędu, żebyś wystawiał obrońcę grającego lewą nogą na prawej stronie, no bo on po prostu sobie tam nie poradzi, nie? Bardzo mocno, to ja bym sobie wziął tego Repa, na prawą. On jest bardziej chyba wahadłowy, nie? I tutaj można go środek. Dać. I want to give everything for this club. Dobrze, środkowy kojarzy? Dobry obrońca, Jugas, no. Jego zachwalę. Lewa noga, prawa noga mocna. My first experience with abroad, like Polish, Poland, sorry. Rodin. Jak on wygląda? I spoke with the coach and things are going really well. Lewa noga bardzo mocna, Rodin albo właśnie Jabłoński. Możesz sprawdzić, na ile Siplak jest zawieszony. Siplak jeszcze jest, a to jest OG jakiś. To jest OG. Obrońca grający piłką. A. To jest jego rola. Kurwa. Zręczną mi nie zagra. Zręczną znaczy się. Ale lewa noga. Dobra, to na razie wskoczy. Nie tak się musi... Dobra, to do zobaczenia. Do tylko tak, czekaj, ja. Pestka będzie mi tu pasował, tak. Pierwszy mecz wyjściowej jedenastce po przerwie, która była spowodowana kontuzją. Wahadłowy. Rocha. Proste, że Rocha. Od kopa. Rocha. Is around the club ambition, because the club is a club with ambition, wants to win, like me. Środek, no tutaj mam wariatów mocnych, kurwa. Przykitranych. Van. Tu pójdzie Hanca. Środkowy pomocnik, wariacik. Tylko Krakowia. Teraz tak, tu będzie szaleństwo, bo dajemy tego Rivaldinho. Albo nie damy Polaka, Balaja i zmienimy Rivaldinho później. I Alvarez. Lewa noga bardzo fajna, będzie dośrodkowywał. On tak się do główek nie nadaje. Mamy ekipę. Mówi co to zaznaczam. Po stracie piłki kontrpressing. Jak jesteśmy przy piłce, gramy bardzo szeroko, to oczywiste. Ale nie aż tak bardzo szeroko. O tak. Co się dzieje bez piłki w naszej drużynie? Czyli z głów agresywny odbiór piłki. Rozpiętość obrony standardowo. Tak, mamy trzech mocnych środkowych obrońców. Właśnie tak. Wiadomo, że kurwa nie wiadomo, co ja poklikałem teraz. Chciałbym, żeby kapitanem byłby ten. A, kapitanowy. Sergio Hańca. On jest niby. A wice niech będzie ten. Pele. Plany meczowe. Kurwa, wygrać. A co tu się dzieje? Instrukcje dotyczące rywali. Aktywacja pressingu. Odbiór piłki. A to jest druga Krakowia, o co tu chodzi? Chyba zabłądziłem. Plany meczowe, chuj tu chodzi. Instrukcja w tej chwili, nie przychodzi mi do głowy żadne polecenie dotyczące rywali. Jaki odgrywający, kurwa? Wysunięty napastnik, chłopie, co ty wpierdolisz? Skrzydłowy atak, nie wsparcie, tylko skrzydłowy. Kurwa, atak, panowie. Środek, wsparcie, tak, zgadza się. Środkowy obrońca, Hebo, tutaj. Ty nie na wsparcie, tylko tu będziemy cisnąć tą obroną. Boczny wysunięty obrońca, atak. A lewą zamkniemy. Kurwa, i ty będziesz wspierał. I tu już zostaje cię na wsparciu. Co ty robisz? Ty na obronie jesteś.
I tu zostajemy zabezpieczeni, obrona, obrona, obrona. Tędy będziemy się przesmykiwać, kurwa, rozumiecie? Żadne wsparcie. Tu leci pomocnik cofnięty rozgrywający. Wysunięty rozgrywający atakujący. To mi się podoba, tak mamy właśnie grać. Lecimy, dobra. I lecimy, kolejne nowe wiadomości. Tu są zespół przyjmujący propozycję rozegrania sparingu. Mamy to, zaproszenie do rozegrania sparingu towarzyskiego, które dużo Krakowa zostało zaakceptowane przez Słowian Bratysława, Lech Poznań oraz Znicz Pruszków. To kto jeszcze odwołał? A, no bo tyle mieliśmy, nie, ktoś tu jeszcze był. Kto się nie zgodził? Ja treningów nie audytuję, treningami zajmuje się wariacik. Nazwany terminal, zmodyfikowany trening ten. Sosnowiec kurwa się wypiął, tak? Desliga, dzięki, dzięki. Amelia, Więcek. Amelia się chyba smaży. GKS Katowice, zatwierdź. Lecimy na spotkanie, widzowie. Jestem zdania, że Adam Wilk byłby lepszym kapitanem niż Sergiu Hańca. Ale no to nie, no przecież Hańca jest liderem, Wilk kurwa nawet nie jest w pierwszym składzie. Co ty pierdolisz do mnie z takim czymś? Czym ty w ogóle do mnie wychodzisz? Polityka transferowa. Uważam, że ewentualne luki w składzie powinniśmy łatać wychowankami, gdyż klubowa szkółka juniorska należy do najlepszych w lidze i nosi i nasi młodzi piłkarze mają duże szanse na rozwój, a pomogłoby to w osiągnięciu klubowych celów. Ale że co? Tak, 19 lat ma brodę i kurwa zakola. Ale co jest kurwa? Przecież to jest fejur jebany, to jest wygany. Jak? Co jest kurwa grane? Nie, absolutnie. Jacek Kulik jeszcze spoko, 33 lata, chociaż bez zdjęcia. Przywitanie z zespołem. Dobra, wchodzimy do szatni. Panowie kurwa, witam serdecznie. Co tu się dzieje? Pozytywnie nastawiony. Chciałem skorzystać z tej okazji, by przywitać się z wami jako nowy menadżer zespołu. Chciałbym się wam przedstawić, jestem waszym nowym menadżerem i chętnie odpowiem na wasze pytania z waszej strony tych, którzy mnie nie znają. Młodzi zawodnicy będą mogli zaprezentować na sezonie swoje umiejętności. Tak. Stawiam na młodzież. Tak powiedział José Rudini. Nagle wyciągnął ręce w przód i powiedział: w tym sezonie chcę odchudzić zespół. Nie. Postaram się podnieść jakoś tabu szkolowaniego w klubie. Kurwa. Co jest? Czemu neutralny? Co wy kurwa? Plan redukcji liczby zespołu ziemi. Jestem gotowy na każdą odpowiedź do oferty, jeśli ktoś z was będzie chciał odejść. Przygnębiony. Chuj z tym, zespół. W tym sezonie zamierzam zredukować liczbę. Nie zamierzam omawiać niczego w bawełnę. Musimy sprzedawać zawodników, więc kilku z was będzie musiał odejść. To nic osobistego, tylko real, w jakich będzie. Nie. Na razie starczy tych obietnic. Powiem teraz. Kurwa, źle wcisnąłem to, kurwy! Kurwa! Źle z nimi pogadałem. Mogłem zakończyć od razu to wszystko. Przywitanie z zespołem jeszcze raz? Dobra, nieważne, to już spotkanie z tym zespołem się już dawno zakończyło. Negatywnie wszyscy nastawieni. Panowie, kurwa! Przekonę, uważam, że w tym sezonie stać nas na walkę o tytuł, jesteśmy wytrzymani na mocy. Jest! Dokładnie! Takie reakcje wyciągnij. Wznieś ramiona. Dokładnie takie reakcje oczekiwałem. Jestem również wszędzie zawsze poparciem kodeksu postępowania. No i to jest to! Spotkanie z nowym menedżerem się zakończyło. Podsumowanie. Wszyscy wyjaśnieni. Walka o tytuł, naprawiłem. Rozmowa dobrze wpłynęła na morale kilku zawodników. Rivaldinho, Souza średnio ma kontuzję, Sadikowicz do góry. Dzień meczowy, widzowie. Jednak mimo wszystko ten budżet został niedawno zmodyfikowany. Jest już... Aha, czyli budżet nie będzie. Nie będziemy chyba gadać z zarządem. Nie, kontynuujmy, trudno, nie będzie to nie będzie. Pierwszy dzień przywitanka jest dzisiaj. Jakie są twoje pierwsze wrażenia na nowym stanowisku? Chcę tu pracować, zmierzyć się z wyzwaniami, jakie wiążą się z tą funkcją, ale to nie, to będzie jakbym był... Jakąś przygodę to traktował. Cieszę się, że trafiłem, a jeszcze bardziej ucieszyłem się, że gdy będę mógł wziąć do pracy z zespołem. Tak, właśnie tak. Jakie znaczenie ma dla pana bycie menedżerem takiego zespołu jak Krakowia? Chyba nie powinienem wypowiadać się na ten temat, nie. Nie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Kibicuję temu klubowi od dziecka, więc to dla mnie życiowa szansa. Świetnie. Jestem przekonany, że wszyscy chcemy dla tego klubu dobrze, co najlepsze, tak? Często rozmawiamy i jesteśmy zgodni przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Jasne. Pańscy krytycy sugerują, że nie uzyska pan posłuchów wśród zawodników, z których wielu będzie od pana starszych. Jak pan to skomentuje? A tego dowiemy się dopiero po kilku meczach. Jest pan znanym poliglotą. Czy pańska wielojęzyczność przydaje się panu we współczesnym futbolu? Zastanawiam się, w jakim języku odpowiedzieć. Ale kurwa, zły, żartowniś. Mamy pierwszy mecz. W wykonaniu jest oczywiście spotkanie z drugą drużyną Krakowi. Okej, panowie, grzejemy się, obydwie jednostki, wiadomo, znamy się, kurwa, proszę nie porozpierdalać sobie nóg. Gramy bez kibiców. Zobaczymy, co się będzie działo. Czy ta moja machina ruszy? I co? Bez gestykulacji powinniśmy wygrać ten mecz. Wynik nie jest teraz najważniejszy. Cieszcie się grą i odnajdźcie pewność siebie, bo to jest najważniejsze. Obrońcy,
Potrzebujecie solidnej gry w defensywie, chcę być z was dumny. To jest na pewno sprawa oczywista, żeby być na zero z tyłu. I pokażcie mi, że na boisku, czego powinien was postawić. Napastnicy tak samo, baw się dobrze na boisku, zagraj na luzie. Lecimy. Lecimy z tym. Dawa, po meczyku, zaczynamy. Jak oglądam cały mecz? Alvarez, świetnie, chłopaki się dogadują. Peska, to jest mój wybór. No spokojnie, Balaj, Alvarez schodzi, to chyba zaczyna działać. Alvarez! Wycofanie do Rochy. Hansa, strzał głową do was, zerowa, kurwa, ładnie. Przyspieszny, co ty, nabijamy godzinki, mordziak. Każdy mecz oddzielnie. Sztachera, może zainteresuje się tym zawodnikiem. Ale ładne, tutaj pięknie, Jugas z Balajem, Peska. Widać, że w jednej grupie śmigają chłopaki. Pięknie, Balaja. Robisz to, chłopaku! Robisz to! Aj, instowali do masa główka. Poprzeczka! Aj, ależ blisko! Nie, hard RP widzowie jest. Tu akurat przyspieszenie będzie automatyczne. Oczekiwanie na kolejną akcję. Początek naszej drużyny naprawdę fajnie wyglądał. Wybicie, Niemczycki będzie chyba gra. Tak jak was uczyłem, czyli do boku, na Alvareza. Szeroki, biadnie, przejęcie, Balaj! Wchodzi w pole karny, Pieńczyk niestety odgrywa do Sandorka i mamy to. Ustabilizowana, drużyna druga Krakowi, Piszczek. Panowie, nie można takie coś przejść! Ale fart! Ej, Piszczek przypadkiem nie powinien grać w pierwszym składzie u nas? Ogorzały, to nie z naszej drużyny. Gramy standard, ale jeszcze bardziej szerzej. Oni nie będą się tego spodziewać. Gramy. No znowu ten Piszczek się urywa, co wy kurwa robicie? Nie, ale wstyd będzie za chwilę. Piszczek do pierwszego składu może iść, kto wie. Piszczek? Jezu, znowu ten Piszczek. On był w pierwszym, 65 metrów rozegrany ma w pierwszym. Vanamassa, Marfort. Rozegranie, Jugas, inteligentnie. Panowie, no musimy ustrzelić w pierwszej połowie bramę. Pizda z daleka, ale huknął, kurwa. Co tu się dzieje? Pierwszy mecz, znaczy pierwsza połowa za nami. 0-0, wynik do przerwy, 23 stopnie. Przemysław Kapelek ukarany żółtą kartką, u nas spoko. Mieli problemy z przedarciem się do środka pola, okej. Lewe skrzydło, kto jest na lewym skrzydle? Alvarez. Lewa strona, Luis Rocha. Co tu się kurwa dzieje? Czemu ten Rocha z 6-8, Alvarez ma ile ocenę? 6,70. Częste straty. Dobra, udaję, że tego nie widziałem. Stałe fragmenty gry. Nie będę jeszcze grzebiał. Jestem wściekły, patrząc na waszą grę w defensywie. Pomocnicy. Jestem rozczarowany. Zdominowaliście środek pola, to mi się podoba. Napastnicy. Jak na razie nie mogę nic ci zarzucić braku zaangażowania. Grajcie tak dalej, ale na razie... Zdemotywowani są wszyscy? Ja wam kurwa zaraz mogę inaczej odmotywować. Zapierdalać, bo gracie gówno. Lecimy. Pik, Kwiatkowski, Rocha, ładne przejęcie. Na lewej obronie, Alvarez, no widzicie? Wystarczyło ich trochę postraszyć. Tu już podania w pole karne dawajcie. Ziemnik, 50 minuta meczu, mamy gówno, mamy ugrane. Agresja, no pani podają, oni są, to jest druga drużyna Krakowi. Hebo, gramy, zapierdalać. Vanama Samorf, Jugas, piękne podanie, ale dalej gramy z tyłu. Druga drużyna Krakowi zamknięta, ale broni się idealnie. Badaj, dawaj, aj. W 60 robię 4 zmiany, nie? Ej, ładnie, wyjdźmy z tym, Hansa. Vanaser Morf. O Jezus Maria! Alvarez! Karny! Alvarez? On jest kontuzjowany, ty, ale jaja. Po kontuzji prawy środkowy. Balaj, wchodzi Rivaldinho. Rodin też, zmieniamy Rodina. Wejdzie Siplak. Ten jeszcze kurwa kontuzji dostał, ale jest pech w ogóle, co jakieś jajca. Nie, no to w pizdę to wszystko dać. Dołcha za ciebie wskoczy i tyle, ale jaja. Nie wierzę, że 0-0! Kurwa, z drugą drużyną Krakowi. Tak bez streama grałem, to kurwa lepiej zagrała. Ta Krakowia. Ale wstyd. Mega realizm Krakowi. Jeszcze, niech jeszcze wpierdolą i tyle. Kurwa, strzelili, nie wierzę. Ja pierdolę. Ale jaja. To druga Krakowia wygrywa z pierwszą? 2-0 prawie? Ale wstyd. Wy się nadajecie. Ja pierdolę. Jebać to wszystko. Kana, panowie, 1-1. 1-1 może coś. Peska z żółtą kartką. Dawaj do Kanaha graj. Rivaldo. Rzutka. Hansa. Ja pierdolę. My to przegraliśmy. Przegraliśmy z drugim zespołem Krakowi. To się nie mieści w kurwa w niczym, nie? To już nawet nie chodzi o pozytywną czy niepozytywną, polecenia, niepolecenia, wpizdelenia. To już nie ma znaczenia, co ja tu kliknę. Przegrać z drugą, z rezerwami pierwszej swojej drużyny. Czyli stary, nie, w to nie wierzę, to się odjebało.
Tak, to jest, przejebaliśmy w tym meczu, co jest ten mecz, noworoczny mecz. I Rocha kontuzjowany jeszcze. Ja pierdula, nie wiadomo, co to się odjebało. Nie no, jechany, może ta gadka wstyd mi za wasz system. Żenada. Żenada. Ściekły, kurwa. Nie będę udawał. Żenujące, kurwa. Żygać mi się, kurwa, chce. Ten jak wypierdala w ogóle, ile? 3 tygodnie. Fares też kontuzjowany. Niezdolny do gry przez 2-3 dni. Przegrywa w końcówce, w towarzyskim meczu. Znaczy, Krakowa nie przegrała, bo wygrała tak naprawdę, nie? Slovan rozjebie 10-0? Co ty? Slovan jest już pokonany. Taktyka jest do wymiany. Taktyka w ogóle będzie inna. Przy piłce się utrzymujemy. To będzie niesamowita taktyka. Strzały z każdej pozycji.